Dzięki młody za nominację i antystreamingową inspirację. A więc zaczynam nie słodzić. To mój Hot 16 Challenge do potęgi. Witam już wszystkich, co w moim wyzwaniu. I już uprzedzam o gorzkim wyznaniu. Na wstępie jak wszyscy, bo to oczywiste. Szacun i wyczest dla służby medycznej. Za trud, poświęcenie i wielką empatię. Do ludzi, dla ludzi, którzy za chwil kilka, gdy tylko nadejdzie radości chwilka, powiedzą wam tak. Lekarzu, medyku, o co ci chodzi? Jakieś żądania, jakieś apele o godność, uznanie i inne cele. Jeździsz przecież wypasioną bryką i ciągle trzymało, masz ciągłe roszczenia, więc spadaj na drzewo, twa rola się zmienia. Już niepotrzebny jesteś nikomu, daj spokój, idź cieszyć bogactwem się w domu. To smutne niestety, więc drodzy medycy, jak zło za oknem wreszcie się skończy, walczcie o swoje, o godność, o imię, by słowo lekarz, co tak ważne było, od teraz na zawsze najwięcej znaczyło. A ja tak prywatnie wcale nie tęsknię, jak to niektórzy, do grania, śpiewania dalekich podróży. Bo teraz nagle potrzebni artyści, czy po pandemii ktoś o nas pomyśli? Tak gdzieś niezbędny niż radość, nadzieję z ekranu laptopa. Znów się staniemy symbolem Obi-Boka, co w sali ciepełku bawi się dobrze, używając dźwięków. Co to za praca, co za wysiłek, dmuchać bezpiecznie w jakiś czarny kijek. Zaraz wrócimy, więc znów odrzuceni do życia szarego artysty małego. Na próby, za pulpit, grać łuczki, synkopy, kreski i kropki. Znowu niedobrze dla kogoś, kto macha za długo, za średnio, za krótka fermata. I jeszcze i znowu setny już raz, bo śpiewak znów nie wszedł jak zwykle na czas. I lecą godziny, jedna za drugą, w bezsensie tych prób z artystyczną nudą, co nic nie przynosi poza obłudą. I po to tylko, by w dniu wypłaty żebrać u kasy, nie mogąc uwierzyć w te rarytasy. A więc nie tęsknię za tym kieratem, bo co nas czeka w spokojną datę? Ponownie w dniach lepszych i pełnych radości, znów Zenek w salonach kultury zagości. I będzie pięknie, będzie wspaniale i nic się nie zmieni, więc nie chcę tej zmiany. Lecz tęsknię jednak za mądrym słuchaczem, tym co docenia naszą ciężką pracę. Dziękuję wam wszystkim wrażliwym słuchaczom, co przyjdą na koncert i się rozpłaczą. To dla was wzruszenie, radość i łzy. To dla was jesteśmy w czas dobry i zły. Tutaj kładę kres rapowaniu, przestaję was męczyć w tym smętnym słuchaniu. Poniżej wklejam link do wpłat dla naszych wspaniałych medyków. A nominuję raz Henryk Kozioł, zwany przez niektórych Enrique Cabrolą. Drogi Henryku, na pewno stworzy tutaj coś super fajnego. Dwa, Tomasz Starzec. Drogi Tomku, mam nadzieję, że tęsknisz za klasyką kina z Woody Allenem na czele. Trzy, Paweł Miller. Drogi Pawełu, szacun za to, że jedziesz własną, niezależną drogą. Na pewno stworzy tutaj coś niebanalnego. Yo!